ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Jesteśmy na Motosercu w Lubaczowie. Jaki motocykl lubi Pan najbardziej? Jaki motocykl lubię najbardziej? Motocykl, którym aktualnie jeżdżę, czyli Kawasaki Ninja ZX6R. A jak zaczęła się Pana przygoda z motocyklami? Moja przygoda zaczęła się w 2005 roku, kiedy miałem pierwszy swój taki dosyć większy motocykl o pojemności 125 cm sześciennych. No i generalnie oglądało się tam z chłopakami filmy ze Stanów Zjednoczonych. No i tak się napatrzyliśmy i tak w 2006 roku poważnie zacząłem trenować. A jeżeli takie akcje będą organizowane częściej w Lubaczowie, czy będzie Pan na nie przyjeżdżał? Oczywiście, że będę. Obym tylko dostał zaproszenie od organizatorów. Dziękuję bardzo.
Co, tak cicho? Brawa! Brawa, brawa! Podoba Ci się dzisiejszy dzień w naszym mieście? Wspaniale, bardzo mi się podoba. Tyle najróżniejszych motorów, w ogóle ta cała akcja oddawania krwi, to wszystko to po prostu jest naprawdę świetną rzeczą. Sądzę, że to powinno być organizowane właśnie takie najróżniejsze imprezy jak najczęściej, albowiem jest to również promocja dla miasta Lubaczowa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Stoimy z jednym z administratorów grupy na kole. Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie takiej grupy? Pomysł się wziął od jednego z moich znajomych, czyli Zyna, który stoi za kamerą. Rzucił po prostu pomysł, że chodź, zrobimy grupę dla mniejszych jednośladów, ponieważ takiej grupy jeszcze w okolicy nie ma. I wypaliło. Mamy już w tej chwili prawie 150 członków i grupa ciągle się rozwija. Z kim dzisiaj przyjechałeś? No przyjechałem ja, Zyno, Łukasz, czyli ogólnie członkowie grupy, przyjechało nas prawie 20 osób. Więc no, jak na tak małą liczną grupę, gdzie z okolic nas jest tylko kilka, naprawdę udany sukces dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. Nie ma sprawy. Ja chcę z nią fotkę. Zaledwie kilkanaście, nie spał po nocach, kiedy odkrył sobie pasję, swoją historię rozpoczął na komarze, a jazda na nim sprawiała mu dużo wrażeń. Mama prosi bardziej, mówi synek chodź spać. On siedział w garażu i obmyślał nowy plan, jak stuningować gaz i reakcję na manetkę. W końcu doszedł do wniosku, że zmieni swoją bestię. Yamaha R1 to było jego marzenie. Rodzice się nie zgodzą, bo przecież był jeszcze dzieckiem. Już nie był takim dzieckiem jak te dzieci z podstawy. Wolał jeździć motorem, niż mieć czas na browar kumpli. Zarabiał złotówki przez pucowanie aut, bo chciał dążyć do celu, zrealizować swój plan. Mówił jutro będzie lepiej, kiedy szedł do łóżka spać. Te jutro bywało gorsze, ale on nie liczył strat. Tak więc za kilka lat, gdy miał lat już 20, przyjechał Yamaha z warszawskiego przedmieścia. Już swoje marzenie, to były godziny szczęścia. Poznał grono ludzi, którzy też to czują w sercach. Wspólne wypady i planowanie tras. Kochał adrenalinę pociągając mocny gaz. Czuł sobie to siłę, gdy zjeżdżał na lewy pas. Wszystko zostawiał w tyle, czując porywisty wiatr. Tak pewnego dnia zmówili się na ognisko. Fajna rozmowa, piwaki nie jedno piwko. Tam poznał się z dziewczyną, śliczną jakby ze snu. Ona patrzyła mu w oczy, aż mu brakowało tchu. Tak powstała miłość, bo pokochał tu dziewczynę. Teraz wiedział po co jest i wiedział po co żyje. Spotykał się z nią parę razy na tydzień. Powiedział, że się pobiorą i złożył jej obietnicę. Ona martwi się o niego, gdy odjeżdża na maszynie. On ty zakładał gaz, zaczął świat inaczej widzieć. Choć kochał ją na życie, to lubiał pociągnąć gaz. Tutaj nie czuł lęku, wsparcie u kolegów miał. Dziewczynę ze sobą brał, tak spędzali czas we dwoje. Miłość jest na granic, wiedział, że teraz ich kolej. Rysowanie serca dwa, na piasku nad morzem.